zintegrowałyśmy się z dziewczynami młodszymi. Mamy fajny kontakt, dlatego to też jest gdzieś tam miłe, że możemy razem grać. No dziewczyny z Sopotu nie postawiły na wysoko poprzeczki, gdzieś tam cały czas, mimo nawet gdzie tam przegrywałyśmy 1-2 punkty, kontrolowałyśmy spotkanie, także myślę, że wszystko szło po naszej myśli. Patrząc na staty, zgadza się, tak? Była zdecydowana wygrana przeciwnika, natomiast patrząc na jakby wyniki poszczególnych setów, no poza tym drugim to już tak to nie wyglądało, więc jeżeli po drugiej stronie stała Orlen Liga, to jak dla mnie, no to nie pokazały tego, co potrafią, tak? Tym bardziej, jeżeli my wychodzimy rezerwowym składem na ten mecz. Ciężko ten mecz oceniać w takich kategoriach typowo sportowych, z tego względu, że faktycznie my byliśmy wzmocnieni starszymi dziewczynami. No ja im bardzo dziękuję i gratuluję, bo po raz kolejny zostawiły kawał serducha tutaj na boisku. Bardzo się z tego cieszę, że są chętne, że przychodzą, pomagają. Cieszą się z tego, że tu są i wspólnie osiągamy fajne wyniki w rozgrywkach młodej ligi. My jesteśmy gdzieś tam cały czas miesiąc w plecy z przygotowaniem, dlatego gdzieś to cały czas nadrabiamy i drobne urazy się pojawiły. Liczyliśmy się z tym, tak? Ale jest wszystko na dobrej drodze. Udało nam się zająć drugie miejsce. Jeszcze się ta runda nie skończyła, ale mam nadzieję, że utrzymamy tą pozycję. I tak naprawdę myślimy troszeczkę już o tym, co będzie w następnej rundzie i żeby wyprowadzić dziewczyny na prostą zdrowotnie i przygotować się już do dalszej gry. Natomiast ja jadąc tutaj powiedziałem dziewczynom, nie interesuje mnie do końca wynik, ale jakość tego, co my pokażemy. Po części jesteśmy zadowoleni, ale no nie do końca, tak? Bo można było troszeczkę bardziej napsuć krwi budowlanym i jakby tutaj dla mnie pozostaje ten niedosyt. Ale taki jest sport, tak? Trzeba się było z tym troszeczkę liczyć, patrząc na skład, jaki przeciwnik wystawi. W Orlenidze mamy może mniej szans, aczkolwiek jak się już dostanie tą szansę, to jest naprawdę duży przeskok i też samemu widać, jak się podwyższa swoje umiejętności. Taka gra z najlepszymi i wśród najlepszych jest naprawdę dobrą lekcją dla nas. I myślę, że nie są w stanie zastąpić tego ciągłe mecze w młodej lidze. Lepsze są pojedyncze gdzieś tam okazje, czy dłuższe w Orlenidze. U nas jest o tyle fajnie w klubie, że większa część i w poprzednim sezonie, i w tym sezonie zawodniczek mojego zespołu przygotowywała się również z pierwszym zespołem. Także one już mają namiastkę i to taką dużą namiastkę tego, czego się wymaga na treningach, jak to wygląda, jaki poziom trzeba sobą prezentować, że nie da się na treningu zrobić na przykład 80% z całego treningu, tylko każdą rzecz trzeba zrobić na 100% i one to wiedzą. One to wiedzą i to samo starają się przekładać na treningi, które my odbywamy w młodej lidze. No i gdzieś tam przychodzi tego efekt. Jeżeli potrafimy stawić swoim rówieśniczkom, ale grającym już z dużym doświadczeniem w Orlenidze, gdzie gramy sety na przewagi, no to myślę, że jest to dobry prognostyk. Akurat ta kadra nasza juniorska w tym tygodniu bardzo, bardzo się rozsypała, ponieważ siostry woźniczki chore, grypa jelitowa, część dziewczyn przeziębiona, także faktycznie ten zespół juniorski nam się troszkę posypał i te treningi też musimy łatać, tak? A czekają nas za chwilę sobota, niedziela, półfinały Mistrzostw Województwa Juniorek i też to będzie dla nas trudny turniej z tego względu, że sam nie wiem jeszcze do końca, w jakim składzie będziemy mogli przystąpić do tego turnieju. W poprzednim sezonie, kiedy udało nam się wygrać Mistrzostwo Polski, one wiedzą, że można walczyć z każdym, tak? I tak jak to było w tamtym roku, że musieliśmy bić się z Orlen Ligą, z Legionowem, tak one wiedzą, że i to jest, staram się ich też tego nauczyć, że jeżeli wychodzimy na parkiet, to nieważne, czy po drugiej stronie stoi przeciwnik z pierwszego zespołu Orlen Ligi, czy z dolnej tabeli, przeciwnik to przeciwnik, jeżeli go dopadamy, to mamy go po prostu już nie puścić i myślę, że coraz lepiej to dziewczynom gdzieś tam wychodzi. Są wśród nas na tyle młode zawodniczki, że jeszcze tego się muszą nauczyć, ale powoli, nie wszystko od razu, tak? Myślę, że wszystko idzie ku dobremu i będzie coraz lepiej, natomiast tak jak powiedziałeś, no, mają chyba tego świadomość, że jednak w tym roku spodziewamy się od nich troszeczkę więcej, ale jednocześnie też wszyscy oczekują, że nie będzie wcale łatwo, tak? Że są w takiej sytuacji, że wszyscy też na nie patrzą i no, oceniają troszeczkę już bardziej rygorystycznie, bo jednak
po części gdzieś wynik zobowiązuje. Uważam, że Młoda Liga też jest dobrą przepustką do tej dorosłej już siatkówki i wiele dziewczyn prawdopodobnie z tych lig trafi do pierwszego zespołu. Fajnie, gdzieś to jest tam namiastka tych już prawdziwych meczów, że przyjeżdżamy na halę, na której się gra już w Orlen Lidze, dziewczyny muszą się zmierzyć też z tą przestrzenią. Gdzieś tam nie zawsze można połapać najpierw punkty odniesienia, dlatego fajnie, że jest taka możliwość. Martyna to już jest kadrowiczka w swojej kategorii wiekowej, tak, w kadetkach. Ma dopiero 16 lat, więc ja myślę, że jeszcze dużo przed nią. Ma taki potencjał, gdzie niejedna zawodniczka, myślę, w młodej lidze, a może i nawet nie, może jej tego pozazdrościć. Co prawda jeszcze bardzo niewykorzystany, ale gdzie widać czasami na meczach takie nieokiełznanie u niej i jakieś takie drobne błędy wynikające być może właśnie z takiego braku ogłady boiskowego, ale tak, ma duży potencjał i jeszcze na meczach nie do końca potrafi pokazać to, co prezentuje na treningach, ale ja postanowiłem, że postawię na nią, bo takiej dziewczynie trzeba dawać szansę, a im szybciej ona nabierze tej ogłady przysłowiowej, tym przede wszystkim lepiej dla niej, a być może z pożytkiem, mam nadzieję, jak najszybszym dla polskiej siatkówki też gdzieś w przyszłości, czego jej nie ukrywam, zresztą każdej z nich bardzo życzę. Martyna jest super zawodniczką naprawdę, ponieważ narobiła nam bardzo dużo krzywdy już w Sopocie i naprawdę obserwuję ją i bardzo jej życzę, aby się dalej tak rozwijała, jak się rozwija, bo naprawdę jest to kawał talentu na przyszłość. Faktycznie nie mogliśmy jej zatrzymać w pierwszym secie, ale to z tego względu, że nie realizowaliśmy tego, co mieliśmy realizować na bloku. Znaczy oczywiście chwała jej za to, bo bardzo dobrze atakowała, tak, ale my też nie skakaliśmy do tego bloku tak, jak trzeba. Później udało ją się podbić w obronie, bo zablokować chyba tylko raz i to faktycznie mało, dlatego gratulacje dla niej, bo z jej strony super zawody.